Czym zatruwa cię woda z plastikowych butelek? Sklepowe półki pełne są wody mineralnej w plastikowych butelkach. Bardzo często zawierają na sobie naklejki, które przedstawiają obrazy kojarzące się ze zdrowiem. Na przykład górskie, krystaliczne strumyki sugerujące, że znajduje się w tej butelce nieskazitelnie czysta woda. Ale czy jest tak naprawdę? O ile woda przed wlaniem do butelki może być rzeczywiście nieskazitelnie czysta, problem zaczyna się z uzdatnianiem tej wody, a także po samym wlaniu jej do butelki. Oto z jakimi toksynami możesz się spotkać, spożywając wodę z plastikowych butelek. Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie. Numer 1. Trójtlenek antymonu. Butelki są polimerami i podczas ich wytwarzania używa się wielu substancji chemicznych, które nazywane są katalizatorami. Trójtlenek antymonu jest jednym z katalizatorów używanych podczas wytwarzania plastikowych butelek. Jest także środkiem zmętniającym używanym do produkcji ceramiki oraz szkła. Trzeba pamiętać, że trójtlenek antymonu występuje naturalnie w glebie, a także w wodach naturalnych. Kluczowe jest tutaj jednak jego stężenie. W warstwie skorupy ziemskiej występuje w on ilości 0,4 mg na 1 kg, co powoduje, że wody głębinowe, a także i podskórne zawierają go w ilości 3 nanogramów na litr. W odróżnieniu od tych naturalnych proporcji, trójtlenek antymonu w butelkach występuje już w stężeniu od 210 do 330 mg na kilogram. To ponad 500 razy tyle. To z kolei przekłada się, iż jego stężenie w wodzie butelkowej szacowane jest od 100 do 170 nanogramów na 1 litr. Istnieje niewielka liczba badań naukowych, która skupiła się nad badaniem trójtlenku antymonu i jego wpływu na nasze zdrowie. Przypuszcza się jednak, że trójtlenek antymonu ma działanie rakotwórcze. Dlatego im mniej tego związku w naszym organizmie, tym potencjalnie lepiej dla nas. Numer 2. Formaldehyd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, woda butelkowana może być dezynfekowana wyłącznie za pomocą ozonu. Niestety woda mineralna zawiera w sobie bardzo często cząstki organiczne, które w połączeniu z ozonem tworzą formaldehyd. Badania naukowe wykazują silną korelację między formaldehydem a białaczką, w szczególności jej szpikową postacią. Formaldehyd powoduje stres oksydacyjny, a także stany zapalne. Numer 3. Bisfenol A. Bisfenol A to związek chemiczny, który wykorzystywany jest do produkcji plastikowych butelek. Bisfenol A nadaje im większej plastyczności oraz wytrzymałości na urazy mechaniczne. Właśnie dlatego wykorzystywany jest do produkcji plastikowych butelek. Od 2005 roku 94 badań ze 115 wykonanych na temat bisfenolu A potwierdza jego toksyczność. W tych badaniach bisfenol A łączony jest z zaburzeniami płodności, cukrzycą, chorobami krążenia, chorobami serca, otyłością, a także zaburzeniami metabolicznymi. Zatem jak zauważymy, część z tych badań nie potwierdza szkodliwości bisfenolu. Skąd zatem biorą się rozbieżności? Niestety bisfenol A nie zachowuje się jak typowa toksyna, czyli nie występuje natychmiastowa akcja oraz reakcja, taka jak występuje na przykład po spożyciu arszeniku czy cyjanku. Ponieważ reakcja na bisfenol A występuje w odległej przyszłości, wiele badań zaprzecza jego szkodliwości. Ponieważ bisfenol A jest ksenobiotykiem i może symulować działanie hormonów naszego organizmu, wiemy, że może wpływać na ponad 200 genów w naszym organizmie, które wpływają na dosłownie każdy organ naszego ciała. Różnica jest jednak zasadnicza, o ile hormony naszego ciała, na przykład estrogen, kontrolują geny w sposób kontrolowany, bardzo często w mechanizmie sprzężenia zwrotnego, o tyle bisfenol A nie ma żadnej substancji przeciwstawnej w naszym organizmie. Zatem uruchamianie genów ma całkiem niekontrolowany przebieg. I taka mała wisienka na torcie na podsumowanie bisfenolu A. Bisfenol A prawie na pewno znajduje się w Twoim organizmie, ponieważ badania przeprowadzone w 2004 roku przez amerykańskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób wykryło zawartość bisfenolu A u prawie 93% swojego społeczeństwa. Numer 4. Perfluorowane związki węgla. Związki te wykorzystywane są w produkcji butelek plastikowych ze względu na ich hydrofobowe właściwości. Badania na zwierzętach udowadniają, że związki te mają właściwości rakotwórcze. Prócz tego działają tłumiąco na układ odpornościowy, układ hormonalny, a także mają toksyczny wpływ na wątrobę. Ponieważ bardzo często czytam komentarze, jak to jest możliwe, że woda z kranu czy woda z butelek może być niezdrowa. Przecież woda w Łodzi jest najzdrowsza w Polsce i w żaden sposób nie może nam
nam szkodzić, to chciałbym się odnieść do rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dziennik ustaw, pozycja 2294. Począwszy od strony 23, widzimy zestaw toksyn, jakie są dopuszczalne do spożycia w wodzie do picia. A możemy tutaj wymienić m.in. akrylamid, antymon, azotyny, azotany, benzen, cyjanki, ołów, pestycydy, rtęć, a także na przykład trihalogenometany. Swoją drogą polecam Państwu posłuchać więcej na temat trihalogenometanów w moim odcinku Czym zatruwa Cię woda z kranu. A teraz do rzeczy. Przyglądnijcie się Państwo wartościom parametrycznym. Jakimś dziwnym trafem za każdym razem przedstawiają one idealnie równe wartości. 5, 10, 53, 100, 20. I teraz zadaję proste pytanie. Na jakiej podstawie zostały te wartości obliczone? Prawdą oczywistą jest, że nie ma żadnych badań, które potwierdzałyby, że dane toksyny akurat w takim stężeniu są dla nas bezpieczne. Bo odpowiedzcie mi proszę, jaka jest szansa, że konkretne badania za każdym razem dawałyby właśnie takie równe liczby? Dlaczego nie 4,7? Dlaczego nie 12,8? Czy 137? Ponieważ 10, 100 lub 50 brzmi oficjalnie i daje czytającym złudzenie, że nad tą liczbą po prostu pracowano, a jest zupełnie odwrotnie. Ale gdyby nawet istniały badania naukowe, które potwierdzałyby, że na przykład 2 mg na litr miedzi w wodzie do spożycia to dawka bezpieczna, to i tak całe to zestawienie nie miałoby najmniejszego sensu, ani wartości. Dlaczego? Ponieważ toksyny podlegają zjawisku addywności, czyli kumulowania się ich negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Zatem o ile 2 mg na litr miedzi w wodzie do picia to może być wciąż dawka bezpieczna, o tyle nawet jedna toksyna więcej może to stężenie z bezpiecznego zmienić na niebezpieczne. Jak zawsze polecam swoją książkę Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie. Pamiętaj, że toksyny zawarte w pożywieniu są przyczyną większości chorób cywilizacyjnych. W tej książce dowiesz się, jak zablokować chemię, której nie jesteś w stanie uniknąć. Książkę znajdziesz w linku pod tym filmem.